Dzień dobry, witam Was serdecznie i pozdrawiam. Zobaczcie, jak mokro jest. Powiem Wam, że dwa dni było, dwie burze były takie średnie, ale dobrze padało. Dwa razy deszczyk padał przez dwa dni, taki jeszcze dodatkowo. Także idziemy na trzeci dzień. Teraz do lasu zobaczyć, jak to tu wygląda. No i sprawdzimy, idziemy teraz na czerwone zobaczyć. Może jakieś maluchy czerwone się pokazały. Bo już jest prawie połowa lipca, to one już powinny tu być. No ale wiecie, sucho było, dlatego może te grzybki nie wychodziły. Zobaczymy teraz. Witam Was serdecznie i pozdrawiam z lasu. No idziemy na razie w te moje stałe miejsca, gdzieś tam pochodzić. Wiecie, mam torbę ze sobą. Myślę, że na grzybki, nie na śmieciuchy. Patrzcie, jakie drzewo zwaliło. Takie wielkie. Brzoza. Wiało. Niesamowicie. Ale takich szkód mocnych jakieś tam coś nie narobiło. Także te główne takie, wiecie, te burze obok przeszły. Także to się cieszę, bo te burze są niebezpieczne teraz. Dobra, idziemy na te kozaczki zobaczyć, czy coś jest, czy coś nie ma. A taki to, wiecie, z ciekawości po prostu. Tak, ja. No w końcu kiedyś te grzyby muszą się ruszyć. A naprawdę już dwa dni pada tak dosyć, także myślę, że coś będzie, jestem optymistą. Nie będzie, to nie będzie. Trudno, zapraszam Was na film. Ale poczekaj na mnie, ty mnie tak nie ciąg. Ja idę na spacer powolutku. A nie, na jakimś maratonie nie jestem, czy na jakichś wyścigach. Ale spokój w lesie. Cicho. Ptaszki gdzieś tam z daleka. Ja mam pod dachem dwa gniazda wróbli, także jak siedzę sobie tam pod parasolem, pod namiotem, to one tam się kłócą. Boże, co tam się dzieje z tymi wróblami. Ale miło. Cały rok jest tam, są na okrągu. Dobra, lecimy. Co to jest na tym drzewie tu? Chcemy zobaczyć jeszcze tu. Nie. Nie wiem, czy się tam jakieś skorupiak jakiś przylepił. Jakieś kurki są, ale zobaczcie, już takie, chociaż ta jest do wzięcia i ta ze 3-4, ale już takie jakieś, nie ma młodych, nie widzę. Tu jest też, ale nie ma nic więcej. Już tu nie ma nic więcej. Tu jest coś jeszcze chyba. Jedna. Nie, dobra. Zostawiam. Nie ma sensu. Ares, nie chodź tu naprawdę. Szkoda, że nie ma więcej. Zostawiam, idę dalej zobaczyć na czerwony, ale jak na razie nie widziałem ani jednego. Patrzcie, jakie kałuże stoją. Tak sobie chodzę teraz bokami. Jak coś ma być, to najpewniej gdzieś na boku. Ale co, ciepło, to po kałużach chodzi. Ale na razie nie ma, powiem.
się przejdziemy na aleję gniewusów. Może jakieś gniewuski małe? Człowiek zawsze ma nadzieję. A tu jak na razie nic. Widzę, że tu jakieś kurki są. Tu. 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 Tam są. Ale takie maleństwa jeszcze. Tu też. To co to? O, jakaś gąska. No tu trochę wysypało. Tu. Same małe, patrzcie. Tu, tu. Tam. Tam są. No, trochę by było, jakby się podbierało. Ale są małe jeszcze. Dobra, niech sobie rosną. Powiem wam, jestem w ostatnim miejscu dzisiaj. Już więcej nigdzie nie jadę. Mam kij, bo tu jest tyle pajęczyn. Ale też już ma dość. Nie możemy się zatrzymywać, bo jest dużo różnych muszek, komarów. I tak sprawdzam właśnie tutaj. Czy jakieś kozaczki będą. I chodzę sobie, chodzę. Jak na razie nic. Patrzcie, także to widzicie sami, no popadało dwa dni wcześniej, troszkę było wilgoci, nie było za dużo, ale teraz mocno popadało przez dwa dni. Już coś powinno ruszyć, bo grzybnia była i jako taka no dobra. Pochodzimy tutaj i posprawdzamy, czy czegoś tu nie ma. Wiecie, to już nie o to chodzi, żeby nazbierać nie wiadomo ile. Chodzi o to, żeby zobaczyć takie maluchy, takie mniejsze, czy cokolwiek wychodzi. A jak na razie to nie widzę. Widziałem świeże jakieś gąski, młode, maluchy takie. Muchomorów nie widziałem. Także no trzeba poczekać jeszcze, ale no trudno, idziemy, poszukamy, zobaczymy, sprawdzimy, od razu spacer będzie super zaresem, tylko że za długo nie można, bo jest za ciepło po prostu. Zares też, to już jest taki dziadek jak ja, także trzeba uważać i na siebie muszę uważać i na RS-a przede wszystkim. Ja sobie tam jakoś poradzę. Powiem, że mnie to boli, tamto boli, coś mi się stało. A pies? No nie powie, tak? Dlatego trzeba uważać też. W szczególności teraz na niego. Już skończył w lutym 8 lat, także... dobra, idziemy dalej. Ale gdzie się zatrzymię, to tam się musi położyć już. Chodzę, widzicie, takie trzciny są. Tu powinno coś być, ale nie ma nic. Zazwyczaj jak są, to tutaj. I chodzę sobie tak powolutku i sprawdzam. Mieciuchy oczywiście muszą być, bo jakby inaczej. A już tu tyle razy sprzątałem. A, dobra, na razie to nie o tym. Czy wybierzemy na śmieciuchu, to będziemy gadać o śmieciuchach. Jak na razie to szukamy jakiegoś grzybka, ale nie ma nic. No teraz na pewno wyjdą po tych deszczach, ale jeszcze nie teraz. Tu
sobie na to, oglądam tutaj, bo tu powinny być też, pokazać się maślaki, ale nie ma maślaków. Kiedy się to skończy, nie ma. A to by była fajna przyjemność i radocha, no nie? Jak grzybki rosną. A trudno, jest jak jest. Teraz idziemy jeszcze chwilkę, wychodzimy. Idziemy do autka i do domku. Tu jest taka jabłoń. Nie wiem, czy to jest papierówka. Tu spadło takie zielone. A, dobra. Wiecie co? Jeszcze są chyba zielone, ale powinny być żółte raz. Sprawdzimy smak. Powiem wam, nawet słodkie, jeszcze nie dojrzałe za bardzo. Ale da się zjeść. Może są papierówki? Tak, kiedyś takie były. No. Dostaną teraz soku trochę, bo padało. Może parę jabłek przyjdę tu zerwać. Nawet dobre są. No, ziemi też się wyśniacą. O, spodnie, tak jak kiedyś się robiło. Wiecie, mnie tam licho nie weźmie. Powiem, smaczne. Nie leży tu. Trochę poobijane. Ale wziąć 10 jabłuszek do domu na jakieś. Kresze są takie. Są słodkie, ale nie mają tego soku tyle. Bo za sucho było i dlatego. Przyjadę za parę dni. One się teraz napiją, patrzcie jakie jabłko. Fajne. Dobra, idziemy dalej. No dobra, to ja się już z wami żegnam. Grzybów nie ma. Chodź, Aresku. Chodź tu nawrót. No, do autka. Widzicie, jak wchodzi sobie fajnie. No połóż się ładnie, połóż się. Ja przebieram buty, bo mam gumowce. Ale nie było tak mocno, ostro, wiecie, mokro w niektórych miejscach. No dobra. Ciepło mi się zrobiło. Byliśmy w kilku miejscach. O, facet patrzy. Ale dobra. No i nie ma grzybków jak na razie. Powiem wam, czuć już od ziemi, jak słonko wyjdzie, nagrzewa ten asfalt. Po prostu coraz cieplej. Dzisiaj ma być 26 stopni, trochę lżej będzie. Ale cieszę się, bo polało, popadało fajnie. Także jest, że jest szansa, że coś popada. Także myślę, że grzyby będą. Także po spokojności, poczekamy. Jabłuszka, powiem wam, dobre. Tak za 2-3 dni może tu przyjadę sprawdzić na czerwone to od razu może kilka sobie zerwę. Tak dziko rosną, wiecie, to można sobie zerwać. A co, akurat jabłek takich nie mam na ogrodzie, to one są smaczne. To są chyba te papierówki, tak mi się wydaje. Tak kiedyś za młodych lat się jadło. Sporo tego, tych drzew było. Papierówy takie, tak się nazywało to. No chyba do dzisiaj jest papierówka, nie? Taka nazwa. Dobra, no to śmiechu. Zdrówka wam życzę. No i poczekamy trochę jeszcze na te grzybki. Trochę pochodziliśmy dzisiaj w kilku miejscach, ale no nie ma nic, także
Trzymajcie się, jak się Wam podobało, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, a może jutro się wybierzemy gdzieś sprawdzić, czy jakieś małe prawdziwki gdzieś tam na jakichś miejscach. Czyli nie wiem, trudno mi powiedzieć, czy będą, ale zawsze można jeść i sprawdzić, a co. Także no, do jutrka. Trzymajcie się.